O poprzedniku tego drona było głośno już chwilę temu, ale niestety nigdy nie doczekaliśmy się europejskiej dystrybucji. Ten już taką dystrybucję ma, to jest Autel Evo 2 i dzisiaj sobie go przetestujemy. Czy jest to godna konkurencja dla DJI? Zapraszam do materiału. Testujemy dzisiaj jedyną, jak dla mnie, słuszną wersję, czyli wersję 6K. I od razu na wstępie powiem Wam tyle. To jest ciężki dron. Jeżeli mi nie wierzycie, możecie sobie sprawdzić wagę, ale on waży prawie tyle samo, co Phantom 4 Pro. Tam jest różnica dosłownie chyba 100 gramów, także no nie jest to lekki dron, natomiast jest mniejszy. No jak widzicie, składa się mimo wszystko do takich rozmiarów. Jest dość wysoki, na pewno wyższy od Mavica, na długość jest mniej więcej podobny. Waga tutaj nie jest znikąd, mamy kamerę, jak już wspomniałem, 6K, 4K nagrywa nam w 60 klatkach, 6K w 30 do 30, mamy mnóstwo czujników, ze wszystkich stron praktycznie jest po 2, no i potężną baterię 7100 mAh, także no, według producenta mamy latać na niej 40 minut. Oczywiście będziemy to sprawdzać. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, tradycyjnie muszę sobie postukać. Słuchajcie, nie jest to tani dron, także ja się nie spodziewam tutaj niczego innego jak najwyższej jakości plastików, najwyższej jakości jakby tutaj spasowania. I tak też jest, plastiki są naprawdę świetne, wszystko jest idealnie spasowane, także tutaj zero zastrzeżeń. Oglądając drona dookoła możemy zauważyć czujniki omijania przeszkód z każdej strony, plus dwa dodatkowe sonary na spodzie. Porównanie rozmiarowe do innych dronów mogliście już zobaczyć u mnie na Instagramie, ale powiem tyle. To jest spory dron i do tego dość ciężki. Dostępne są trzy wersje, 6K, którą dzisiaj testujemy, 8K oraz dual camera. Według tego, co mówi producent, te kamery możecie wymieniać, w sensie dokupić sobie jakby osobne moduły, nie musicie kupować całej platformy i wymieniać sobie w zależności od potrzeb. Natomiast ja sobie sprawdzałem, jak to się wymienia. To jest kwestia odkręcenia kilku śrubek tutaj, odpięcia pinów. W skrócie nie jest to tak proste jak chociażby, no nie wiem, w Inspire, gdzie tam po prostu robicie klik i już kamera jest ściągnięta. Tutaj trochę więcej jest zabawy. Jest to oczywiście możliwe, ale nie nastawiajcie się, że będziecie robić to gdzieś w terenie, tylko raczej gdzieś w studium, na miejscu i dopiero potem ruszycie na zlecenie. Aparatura to znana już z poprzedniego modelu konstrukcja, składana z telefonem montowanym na górze i na całe szczęście. Drążki co prawda nie są wypinane, ale przez to, że ten uchwyt na telefon chowa się w ten sposób, no to w miarę nam tutaj zabezpiecza. Na środku jasny, kolorowy ekran pokazujący podstawowe parametry drona. Mamy kilka dodatkowych przycisków, które przydają się w trybach autonomicznych. Przycisk robienia zdjęć i włączenia nagrywania, pokrętło do gimbala oraz pokrętło do ekspozycji. I przy tym kole do ekspozycji muszę się na chwilę zatrzymać. Gdy nagrywanie jest wyłączone, możemy go użyć do nawigowania po aplikacji, na przykład do zmiany przesłony, ISO oraz migawki. Jednak nie wiedzieć czemu, gdy odpalimy nagrywanie, pokrętło przestaje działać. Domyślam się, że to kwestia poprawy w aktualizacji. Możemy ustawić rozdzielczość, klatkaż, ISO, migawkę, przesłonę obiektywu od f2.8 do f11, a także cyfrowy, jak twierdzi producent, bezstratny zoom. Zauważyłem, że jak robi ten cyfrowy zoom, to finalny plik wciąż pokazuje pierwotną rozdzielczość, czyli na przykład nagrywając w 4K i robiąc ten digital zoom, no to nie tak, że z tego 4K przechodziłem na Full HD, tylko dalej pokazuje 4K. Ewidentnie jest tu stosowany swego rodzaju upscaling, a żeby to sprawdzić, zrobiłem jedno ujęcie w 4K z cyfrowym zoomem dwukrotnym oraz jedno bez tego cyfrowego zooma. Następnie na klipie bez zooma zrobiłem kropa w programie, tak aby wyrównać dwa obrazki. Jak zobaczycie, klip z drona, który był zoomowany przez niego, wydaje się delikatnie ostrzejszy. To zasługa sharpeningu. Po nałożeniu takiego samego efektu na klip, gdzie zooma robiliśmy w programie, mamy identyczny efekt. Widać to zwłaszcza po tym krześle w lesie. Mimo wszystko fajnie, że taka opcja jest, bo możemy sobie ją włączyć już jakby na dronie i dużo łatwiej jest nam kadrować, jeśli na przykład docelowo chcemy zrobić coś takiego bardziej z zoomem, ale nie mamy takiej możliwości i musimy robić to potem w postprodukcji, no to siłą rzeczy podczas latania dużo ciężej się kadruje. Dron rzekomo nagrywa w 6K i miałem pewne obawy, że w tym 6K też robi swego rodzaju upscaling z 4K, ale na szczęście na to nie wygląda. Kiedy weźmiemy do porównania pliki 4K i 6K, wyraźnie widać, że 6K ma trochę więcej szczegółów. Szczególnie widać to na bardzo oddalonych obiektach. Wciąż mamy sporo tego sharpeningu, ale obraz jest przyjemny. Nagrywając w 4K mamy do wyboru 25 lub 50 klatek,
Niestety w 50 klatkach kamera korzysta tylko z kawałka matrycy, przez co mamy dość sporego kropa. Warto tu też powiedzieć o rozpiętości tonalnej tej kamery. Tak jak tutaj, obiekty są widoczne zarówno w cieniach, jak i w słońcu. Jeśli tego byłoby mało, to w 4K nawet do 60 klatek możemy odpalić tryb HDR, który dodatkowo wyciągnie nam niebo i cienie. HDR, jak to niestety zwykle bywa, można włączyć tylko w ustawieniach automatycznych. Wziąłem jeszcze Phantoma 4 Pro, bo on też ma jednocalową matrycę i zrobiłem porównanie do naszego Evo. Od razu widać, że Autel na swojej maksymalnej rozdzielczości 6K ma o wiele więcej szczegółów niż Phantom w 4K25. Nawet w 4K Autel wydaje się mieć mniej szumów, a obraz nie jest aż tak przeostrzony. Nagrania w Evo mają 120 megabitów bitrate'u, więc warto zaopatrzyć się tutaj w jakąś szybką kartę pamięci. Spore zaskoczenie jest natomiast w zdjęciach. JPG wyglądają okropnie, mimo neutralnych ustawień obrazu. Sharpening jest tu widoczny gołym okiem i co ciekawe, dzieje się tak tylko przy bardzo ostrym świetle. Tak jak tutaj w nocy, czy nawet przy zachodzącym świetle, już takiego sharpeningu nie ma. Nieco lepiej jest też w RAW-ach, tu zdjęcia wyglądają już normalnie, nawet przy tej samej pogodzie, choć na krawędziach widać dziwne fioletowe przepały. O tym jeszcze później. Mamy też możliwość nagrywania w 10 bitach, aby to zrobić musimy przełączyć na profil kolorów LOG. Przynajmniej ja tak to zrozumiałem. Nie ma tutaj żadnej jasno określonej opcji, która przełączałaby ten w tryb 10 bitów, no więc muszę trochę zaufać producentowi. Jeśli chodzi o ujęcia nocne, w wideo mamy do dyspozycji ISO 6400, natomiast w zdjęciach nawet 12800. W połączeniu z jednocalową matrycą nocne filmy wychodzą tutaj naprawdę fajne, podobnie jak zdjęcia. W wersji, którą testujemy, mamy 20 megapikseli, więc w sam raz na taką matrycę. No dobrze, pomówmy o czasie lotu. Na opakowaniu dumnie brzmi napis 40 minut flight time, natomiast w moim przypadku, latając, że tak powiem, do spodu, jesteście w stanie uzyskać jakieś 35 minut. Wszystko oczywiście zależy od pogody i stylu lotu. Latając tak bezpieczniej, będziecie lądować po około 30 minutach. Warto tutaj wiedzieć, że koszt baterii to jakieś 850 zł i dość długo się ładuje ze względu na swoją pojemność. Ale czy te 30-35 minut to jest zły wynik? No ja powiedziałbym, że nie. To jest jak na taką maszynę naprawdę przyzwoicie. No cześć. Słuchaj, połącz mnie ze swoim kolegą. No cześć, słuchaj, ty testowałeś zasięg Autela. No i jak daleko udało ci się odlecieć? A w mieście? Okej, dobra. Więc tak, kolega kolegi twierdzi, że poza miastem zasięg tego drona przy takich dobrych warunkach to jest jakieś 3 km, może trochę ponad. Natomiast w mieście, na przykład tam, gdzie był też testowany Spark, czyli tam są dość duże zakłócenia, tam Sparkiem zrywało nam po 50 metrach, a tutaj udało się odlecieć ponad 400. I to dość nisko, bo lecąc na 50 metrach. Jak z precyzją lotu? Gdy odpaliłem go pierwszy raz, nie miałem większych problemów, żeby na przykład zrobić jakąś tam manualną orbitę, więc tutaj jest ok. Czasami z uwagi na te czujniki, gdy jesteśmy nisko nad ziemią, dron zachowuje się dość, powiedziałbym, agresywnie. Mocno hamuje, za chwilę znowu pozwala przyspieszyć. Domyślam się, że chodzi o taką jakby przesadną próbę omijania przeszkód. Takie przypadłości na szczęście nie występują na wyższych pułapach, no ale jest to dron profesjonalny i czasem chciałoby się zrobić jakieś płynne ujęcia bliżej ziemi. Na szczęście te czujniki możemy w aplikacji bardzo szybko wyłączyć i już nam nie będą przeszkadzały. Mamy też dostępny tryb sportowy, który pozwoli nam się rozpędzić do 72 km na godzinę, ale tylko powyżej mniej więcej tak 6 metrów nad ziemią i przy odpowiednim stanie baterii. Sam styl lotu, no nie jest to DJI, mimo że każdy dron od DJI też po wyjęciu z pudełka lata trochę inaczej. Ma inaczej poustawiane prędkości, obracania się i tak dalej, ale tutaj na przykład wam pokażę teraz tę samą kombinację drążków, czyli maksymalnie wychylony lot do przodu i maksymalnie wychylony drążek w lewą stronę. Dla porównania wziąłem Phantoma 4 Pro, Mavica R2 i oczywiście Autel Evo 2. Mavic R2 na domyślnych ustawieniach zaczyna robić takie jakby spirale. Phantom Pro działa moim zdaniem najlepiej, idealnie robiąc to, co chce. Autel również zostaje w miejscu, nie znosi go tak jak Mavica, ale zamiast obracać się przodem, robi to tak jakby tyłem. Wszystko oczywiście zależy od ustawień i na pewno jest też trochę w tym takiego mojego przyzwyczajenia. W końcu DJI latam już ponad 6 lat. Natomiast tutaj trzeba się trochę przyzwyczaić do jakby trochę innego stylu lotu, ale tak jak mówię, nie ma tragedii. Z trybów autonomicznych na pewno będzie was interesowało śledzenie, ponieważ mamy tutaj czujniki z każdej strony,
powinien poradzić sobie nieźle. Warto tu jednak zaznaczyć, że nie jest to ochrona 360 stopni. Istnieją takie jakby martwe pola, w których czujniki w danym momencie nie widzą. Na test wybraliśmy oczywiście nasze ulubione miejsce i powiem tak, być może Evo nie latał za każdym razem super płynnie i szczerze mówiąc z zewnątrz wydawało się to takie dość chaotyczne, tak wykrywał praktycznie każdą gałąź i trzymał mnie w kadrze przez większość czasu. Czasami jeśli czuł, że sobie z czymś nie poradzi, zwyczajnie rezygnował ze śledzenia i czekał na dalsze instrukcje. Oprócz tego mamy też takie śledzenie statyczne, czyli dron po prostu sobie stoi i śledzi nas jakby samą kamerą oraz różnego rodzaju orbity. Od takiej tradycyjnej, gdzie zaznaczamy punkt początkowy i średnicę, po inteligentną orbitę, w której zaznaczamy cel i dron automatycznie ustawia sobie trasę lotu. Tu zmiana prędkości jest dość oryginalnie rozwiązana. Możemy to zrobić oczywiście standardowo za pomocą aplikacji, ale możemy też tę prędkość zmieniać wychylając jakby tego drona coraz bardziej w lewo albo w prawo. Proste, a genialne. Tego drona jakoś podsumować. Cieszę się z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że Autel wprowadził tego drona na Europę i w końcu mamy jakąś konkurencję dla DJI. Po drugie, wszystkie mankamenty, o których dzisiaj mówiłem, są jakby do naprawienia poprzez software. Większość z nich to kwestia oprogramowania, a oprogramowanie można poprawić i robić aktualizacje. Dlatego takie rzeczy jak przeostrzenia czy fiolety na rawach, działanie tej gałki od ekspozycji czy styl lotu, to wszystko będzie poprawiane w kolejnych aktualizacjach. Zresztą listę swoich spostrzeżeń też zamierzam wysłać do Autela i być może wezmą to pod uwagę. Hardware'owo jest to naprawdę przemyślany dron i mamy tutaj wszystko, o czym możemy zamarzyć. I jak na te możliwości, jakie oferuje, uważam, że cena jest przystępna, biorąc pod uwagę, że tego typu sprzęt bierze się do zarabiania, także on raczej dość szybko się zwróci. Czy warto takiego drona kupić? Jeśli potrzebujecie 4K w 60 klatkach, albo nawet to 6K, czujników ze wszystkich stron, generalnie takiego fantoma, tylko po prostu składanego, no to myślę, że warto wziąć go pod uwagę. No dobrze, koniecznie dajcie mi znać, co wy myślicie na temat tego drona. Napiszcie w komentarzu poniżej. Jak być może zauważyliście, na dole pojawił się taki przycisk wspieraj. Można wesprzeć kanał, a zarazem niezależne recenzje elektroniki, także zachęcam. Ja wam dziękuję za uwagę, no i jak zawsze widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się!